Janusz Kołodziej, witam i zapraszam do obejrzenia programu Sport Echo 24. Zapaśnicy AZ Supra Brokers Wrocław w meczu na szczycie grupy B rozgrywek Krajowej Ligi Zapaśniczej pokonali 17-11 drużynę Unii Racibórz i bez porażki prowadzą w swojej grupie. Podopieczni trenera Józefa Tracza kolejny mecz ligowy rozegrają 29 listopada w Warszawie z miejscowym AZS-em AWF. W najbliższą niedzielę, 19 listopada o godzinie 15:30 na Stadionie Wrocław rozpocznie się spotkanie Śląska z Arką Gdynia, które będzie dla obu drużyn pierwszym występem w rundzie rewanżowej Lotto Ekstraklasy. Wrocławianie bardzo solidnie przygotowują się do tego spotkania, mając w pamięci porażkę 0-2 w pierwszym meczu rozegranym w Gdyni. Zespołem trenuje już Jakub Wrąbel, który powrócił ze zgrupowania kadry do lat 21. Tym razem bramkarz Śląska nie miał okazji wystąpić w reprezentacyjnym dresie. Aktualnie teraz się zdarzyło, że pojechałem na tą kadrę. Dwa razy trener odesłał mnie na trybuny. No, na pewno też nie ma co się zamawiać. No, wiadomo, że samo powołanie na reprezentację to jest pewnego rodzaju wyróżnienie. Na pewno bramka jest bardzo dobrze obstawiona w pierwszej, jak i w tej reprezentacji U21, także nie pozostaje nic innego, jak poprzez występy w Ekstraklasie i pracę na treningach powalczyć o to miejsce w pierwszym składzie. Piłkarze Śląska zdają sobie sprawę, że zbliżający się mecz z Arką Gdynia oraz następny, również u siebie z Zagłębiem Lubin, są bardzo istotne dla układu ligowej tabeli. Ewentualne wygrane pozwoliłyby na znaczny awans. Wiedzą, że takie mecze są szczególnie istotne dla wrocławskich kibiców. Wiadomo, że mecze z Arką teraz i potem z Zagłębiem to są dla kibiców ważne spotkania. My na pewno bardzo ciężko pracujemy i robimy wszystko, aby tych kibiców przyciągnąć na nasz stadion, bo gramy u siebie i efektownie, i efektywnie, więc to jest dla kibica ważne i też dla nas. Także zachęcamy ich do przyjścia. Ja również bym bardzo z tego miejsca chciał ich zaprosić, bo będą to fajne mecze. Na pewno, jeżeli osiągniemy dwa zwycięstwa, tylko to nas interesuje u siebie, to w tabeli podskoczymy dosyć znacznie do góry i na wyjazdowy mecz z Lechią Gdańsk będziemy jechać w dobrych humorach. Także zapraszam i ciężkie dwa mecze nas czekają. Zaczynamy tą drugą rundę. Ostatnio dwa pierwsze mecze przegraliśmy, także teraz musimy się odbić. Tym bardziej, że mamy w tym roku jeszcze 6 meczów, z czego 4 u siebie, a u siebie gramy bardzo dobrze, także nie pozostaje nic innego, jak nazbierać jak najwięcej tych punktów i zameldować się poważnie i utrzymać tej pierwszej ósemce. Na treningu brakowało Igorsa Tarasowsa, który nie wrócił jeszcze ze zgrupowania kadry piłkarzy Łotwy. Ćwiczył natomiast Sitoriera, którego występ w meczu przeciwko Arce Gdynia jest wielce prawdopodobny. W tym programie to wszystko. Do zobaczenia w kolejnym wydaniu Sport Echo 24.